Firma Igopak ogólnie ujmując produkuje opakowania przemysłowe. Jeśli chodzi o to, co nas wyróżnia w tej branży, jako jedyni w Europie posiadamy 5 różnych działów produkcyjnych. A więc od samego projektu, szybko zrobionego, dobrego, dokładnego, przez pełną kontrolę wszystkich etapów produkcyjnych i dostarczenie gotowego rozwiązania opakowaniowego dla naszych bezpośrednich klientów. A więc wszystko w jednych rękach, szybko, dobrze i w bardzo dobrej jakości. Dostarczamy opakowania z tworzyw sztucznych. Są to standardowe pojemniki KLT i różnego rodzaju podobne pojemniki wyposażone w przegrody tekstylne, wszelkiego rodzaju kratownice, separatory czy też gniazda piankowe umożliwiające optymalne zabezpieczenie transportowanych produktów. Kolejną grupą opakowań z tworzyw sztucznych są opakowania robione bezpośrednio u nas pod wymiar, a więc niestandardowe gabaryty części wymuszają na nas wykonanie opakowania o innych niż dostępne na rynku rozmiarach. Takie opakowania od początku są u nas wykrawane, montowane, okuwane w zależności od tego, jak klient oczekuje i w zależności od tego, jakie obciążenia będą te opakowania przynosiły. Wszystkie te opakowania wyposażone mogą być we wkłady tekstylne, piankowe lub separatory z tworzyw sztucznych, też wykonywane w naszej firmie. Kolejną grupą opakowań są to opakowania stalowe. Opakowania stalowe też produkowane i projektowane od podstaw w naszej firmie. Opakowania wyposażane we wkłady tekstylne, opakowania wyposażone we wszelkiego rodzaju bazy poliuretanowe i co najważniejsze, coraz częściej produkujemy opakowania przystosowane do pracy z robotami, a więc opakowania w 100% zautomatyzowane, przy których załadunku, jak i rozładunku człowiek nie bierze już udziału. Dla naszych klientów jesteśmy w stanie zoptymalizować proces transportowy, proces magazynowania, zaprojektować i zaproponować opakowania, które będą składane w transporcie powrotnym, które będą lżejsze, tańsze, co wpływa na koszty transportu i logistyki, która jest bardzo istotna w branży przemysłowej i transporcie produktów w naszych opakowaniach.